Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Z tej strony Wiejska Zagroda TV. W dzisiejszym odcinku będą wieczorne obowiązki tutaj właśnie u kur. A więc jeśli macie już mnie zasubskrybowanego i kliknęliście w dzwoneczek, żeby zawsze dostawać nowe powiadomienia o moich nowych filmach, to zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą podamy kurom, to będą ugotowane obierki po ziemniakach. Damy te obierki po ziemniakach tutaj na talerz. A więc zaczynajmy. Albo widzimy się zaraz po krótkim cieniu. Teraz właśnie wysypuję te obierki. Może w ten sposób. No tu się akurat przykleiły. Ale to zaraz robię. Drugą rzeczą, którą jest, trzeba, żeby kury miały wodę. Tutaj akurat ją mają. Jak widać, kury już obierki jedzą. Raczej te ziemniaki. Ale tu muszą mieć też pokarm, który mają tutaj już zapewniony. Taki śród. Ale tutaj nasypiemy im owsa i mielonej kukurydzy. Idziemy im nasypać ten karmnik. Już mają. Teraz tylko mielona kukurydza. Kury mieloną kukurydzę też bardzo lubią. A więc też można kurom podawać tą mieloną kukurydzę. To odstawimy na bok. No a teraz te resztę obierek wywalę im tutaj na talerz i widzimy się po krótkim cięciu. Obierki, jak widać, już są na talerzu. A niektóre kury jeszcze na grzędach siedzą, na przykład ten kogut, tamta kura. Za wiele wieczornych obowiązków nie ma, bo tylko muszą mieć zapewniony pokarm, który tutaj mają. Prawie pół zbiorniczka. Kurydza mielona. Przykryjemy. No i co, wodę muszą mieć. No ja im tak daję obierki po marchwi, ziemniakach, ugotowane oczywiście, bo surowych to raczej nie dadzą rady zjeść i przełknąć. Ważne też jest, żeby obierki nie były też gorące. Musimy je odcedzić od wody i takie, żeby były letnie. Bo przecież nikt z nas nie chciałby jeść gorącego jedzenia i tak samo kury by poparzyły sobie przełyk. I kurom nie podajemy chleba ani innego pieczywa, bo uszkadza to naszym kurom wątrobę, a więc chleba nie podajemy. Jajka w gniazdach już są pozbierane. Już wcześniej pozbierałem. Już nigdzie jajek nie ma. Gniazda są puste, nawet tutaj też na dole. Tutaj kurka sobie siedzi, ta co znosi lekko zielone jajka. Bo jedna osoba mi się pytała w komentarzu pod jakimś filmem,
która kura znosi mi zielone jajka. No i właśnie ta kurka znosi lekko te zielone jajka. Tak ona wygląda. Tu są kurki, te białe, lekkorny. A najwięcej przeważa tu kurniosek, jak widać zresztą. Tutaj kogut rasy włoska. Tutaj na przykład kura rosa w kolorze jarzębiowatym, ale są też takie kury czarne, na przykład taka. No i to już by było w tyle w tych wieczornych obowiązkach u kur. Jeżeli mój filmik jak zawsze wam się spodobał, to pamiętajcie, łapka w górę jak najbardziej, subskrypcja i kliknijcie w dzwoneczek, żeby zawsze dostawałem nowe powiadomienia. No i jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiem. I to wszystko. Dzięki, że byliście, że obejrzeliście ten mój filmik. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I polecam kanał hodowcy Liliputa Polskiego oraz hodowcy drobiu różnego. To wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Na razie.